Więc tak, dzisiaj opowiem o przedsiębiorczym państwie w wydaniu polskim. I tak, zajmę się zasadniczo czterema sprawami, ale zacznę od tego, czego nie będzie, czyli to, co na dole opisuję, więc nie będzie systematycznej krytyki tez Mazzucato, no bo tym się zajmie Alberto Mingardi później. Nie będzie teorii interwencjonizmu, bo tym już się zajął Łukasz, bardzo zwięźle, ale na bardzo ciekawych przykładach. Ja będę miał też równie ciekawe, równie niebagatelne, opowiem o pewnych równie niebagatelnych sprawach, którymi zajmuje się państwo w Polsce. I nie będzie teorii zarządzania biurokratycznego i nastawionego na zysk. To jest istotne w tym kontekście, ale no nie ma czasu po prostu. To jest temat rzeka tak naprawdę, jak wygląda przedsiębiorcze państwo w Polsce. To nie jest temat na jeden wykład i tutaj sporo problemu mi sprawiło to, żeby w ogóle wybrać jakieś takie kwestie, które można by odpowiednio omówić. Ale będzie tak, retoryka etatyzmu to koniecznie, bo Mazzucato proponuje zmianę retoryki i Mateusz Morawiecki też zaproponował w Polsce zmianę retoryki jako jej wierny uczeń. Będzie wybiórcza lista spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Co my mamy po trzech falach prywatyzacji? Znaczy mamy, państwo ma, nie my, znaczy niektórzy by powiedzieli my mamy. Ja też to powiedziałem, ale nie to miałem na myśli. Będzie o tym, czy rzeczywiście tam jest wiedza ekspercka, talent i wizja. To jest taki cytat z Mazzucato. Ona naprawdę użyła tych słów w kontekście różnych organizacji państwowych. I będzie też historia o pewnym planie, historia pewnego planu, o którym już się tak nie mówi. Być może dlatego, że się nie udał. Mikołaj go przypomniał. I postaram się co nieco o tym opowiedzieć. Właśnie, retoryka. Mariana Mazzucato pisze, że niniejsza książka dąży do zmiany sposobu, w jaki mówimy o państwie, do demontażu ideologicznych opowieści i przedstawień, oddzielenia dowodów od fikcji. Zamiast bezwładnego, biurokratycznego lewiatana, katalizator nowych inwestycji. Zamiast podmiotu korygującego rynki, podmiot kształtujący je i tworzący. Zamiast ograniczania ryzyka dla sektora prywatnego, podejmowanie ryzyka z racji szans na przyszły wzrost, jaki ono umożliwia, na przekór przeciwnościom. Znaczy w ogóle Mazzucato uważa, że jest w jakimś kontrze do polityczno-gospodarczego głównego nurtu. Tak jakby, że ten główny nurt polityczno-gospodarczy jest taki neoliberalny, przynajmniej w retoryce, i ona jest w jakiejś kontrze. No nie do końca. Nie do końca i tak naprawdę, ale to może Alberto Mingardi więcej opowie, bo ona tam się na taką bojowniczkę bardzo kreuje. I tutaj nawiążę znowu do Mikołaja. Mikołaju, mamy zdjęcie. Są na jednym zdjęciu. Zobacz, jak się na nią patrzy. I tak, Mateusz Morawiecki napisał wstęp do tej jakże wspaniałej książki. Też w kontrze do wszystkiego. W kontrze do Polski, w której państwo się zwija i rezygnuje z kolejnych kompetencji i tak dalej. Dopiero teraz się odwija i może się realizować przedsiębiorczo i tak dalej. I właśnie też to podkreśla Mateusz Morawiecki, że to wyzwanie rzucone obiegowym prawdom, które funkcjonują jako aksjomaty. I to jest ciekawy ten wstęp. Ja wybrałem, przeczytałem go bardzo dokładnie i wybrałem właśnie, jaka musi być polityka państwa, żeby przyniosła pożądane społecznie efekty. Bo to jest bardzo ciekawe, jak mamy, właściwie za każdym razem, jak ktoś proponuje etatyzm, to nikt nie proponuje nieumiejętnego etatyzmu, niemądrej interwencji i tak dalej. Bo zawsze musi być umiejętna, mądra, świadoma, prorozwojowa, dobrze pomyślana, sprawna, efektywna i odpowiednia. To są wszystko terminy użyte przez Mateusza Morawieckiego na określenie tego, jaka powinna być polityka państwa. No wiadomo, że nie, nieefektywna. I tak na swój sposób powiem, że tak, uważam, że na swój sposób ona jest umiejętna, mądra, świadoma, prorozwojowa, dobrze pomyślana, sprawna, efektywna i odpowiednia, ale nie z ogólnogospodarczego punktu widzenia, tylko z punktu widzenia
tych, którzy ją tworzą i mają swoje cele, tak jak to, czym się zajmuje ogólnie teoria wyboru publicznego, że politycy też mają swoje cele i tymi celami nie jest maksymalizacja dobrobytu społecznego czy cokolwiek innego, nie, jest tak naprawdę utrzymanie się przy władzy i dzielenie się fruktami i tak dalej, i tak dalej. Miałem taką sytuację, bo jedna w Senacie byłem na konsultacjach planu gospodarczego Szymona Hołowni, oni tam proponowali inteligentny interwencjonizm. Ja powiedziałem, dlaczego wy mówicie, że ten obecny jest nieinteligentny? On jest bardzo inteligentny. PiS się utrzymuje przy władzy. PiS ma swoje spółki, ich ludzie je obsiadają, realizują kolejne projekty, na których ci, którzy mają zarobić, zarabiają. Dlaczego wy mówicie, że jest nieinteligentny? No i otrzymałem odpowiedź, że gdyby tak patrzeć, to najinteligentniejszy interwencjonizm jest w Korei Północnej. Otóż to. Więc było o retoryce. I przejdziemy teraz na grunt polski. Bo to, co nas zwracają uwagę Dirli Maklowski i Albertu Mingari, no to Mazzucato nie argumentuje za polityką przemysłową na podstawie historycznych dowodów z takich krajów jak Włochy. Przywołuje pewne doświadczenia Stanów Zjednoczonych. Podziwiamy jej naukową odwagę, ja również. Więc są pewne wybiórcze przykłady, że coś tam gdzieś zadziałało, bo państwo gdzieś się na którymś etapie łańcucha dostaw znalazło. Tutaj jak Mikołaj przypomniał recenzję Witolda Kwaśnickiego, no tak, to właściwie biorąc pod uwagę to, jak szeroki zakres ma współczesne państwo w rozwiniętych gospodarkach, w Polsce to już w ogóle, no to na którymś etapie każdego łańcucha dostaw znajdzie się państwo. I właśnie to jest to, że jeśli państwo wydaje od 1/3 do połowy dochodu i reguluje znaczną część gospodarki, to szanse na takie tendencyjne wyszukanie przykładów dobrego działania państwa będą wielkie. Ale jak to wygląda w Polsce, gdzie ramy prawne i instytucjonalne są o wiele słabsze niż w Stanach, a zakres własności państwa o wiele szerszy? Na pewien sposób ja bym powiedział, że to właściwie powinno być w Polsce łatwiej wykazać się państwu przedsiębiorczością. No skoro ramy prawne i instytucjonalne są słabsze, to nie ma tych kajdan prawnych i instytucjonalnych, które by tak blokowały polityków i ich nominatów przed wykazywaniem się przedsiębiorczością. Skoro zakres własności państwowej jest o wiele szerszy, no to jest więcej pól, na których mogą się wykazywać. I Polska tutaj pod tym względem jest oczywiście bardzo dobrym przykładem, bo tak jak widzimy, tutaj to jest wykres pokazujący, że OECD mierzy zakres własności państwa, znaczy bierze, sprawdza, czy w poszczególnych sektorach działa przynajmniej jedno przedsiębiorstwo, które by było państwowe. I Polska jest druga, jeżeli chodzi o OECD, po Francji. Mamy wiele ciekawych przykładów, o których opowiem. Tutaj taki, ale zanim przejdę, to upamiętniając wykłady Witolda Kwaśnickiego, on bardzo chętnie ten cytat przytaczał. Do sierpnia, nie, to się dzieje, a więc jednak. Do sierpnia 1914 roku rozsądny i przestrzegający prawa Anglik mógł przejść przez życie i prawie nie zauważyć istnienia państwa poza urzędem pocztowym i policjantem. I my mamy w Polsce taką sytuację, że można by tak się zastanawiałem, czy by można przejść przez życie nie zauważając istnienia sektora prywatnego, jakby się tak uprzeć. Teraz z pewnymi sprawami mogłoby być trochę trudniej, aczkolwiek jeżeli jak już państwo zrepolonizuje Żabkę, to nawet zakupy na każdym rogu będzie można robić od państwa wtedy. I właśnie. My mamy w Polsce ponad 300 aktywnych spółek państwowych. Mamy też holdingi, które mają swoje spółki, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Towarzystwo Finansowe Silesia, Fundusz Rozwoju Spółek,
Polska Grupa Zbrojeniowa, Polski Holding Obronny, one mają w ogóle bardzo szerokie pole działania. Czy jak ktoś myśli, że Polska Grupa Zbrojeniowa zajmuje się tylko zbrojeniami, to mówię, że nie. Że Polski Holding Obronny zajmuje się tylko obronnością, to mówię, że nie. Nie zajmują się tylko tym. Jest mnóstwo. Mamy na przykład Pomorsko, to jest bardzo niebagatelny przykład, ja uważam, że bardziej niebagatelny niż te naklejki w Argentynie. Mamy w Polsce pomorsko-mazurską hodowlę ziemniaka, obecnie część Krajowej Grupy Spożywczej. Spółka informuje na swojej stronie internetowej, że jest spółką o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Przebiłem cię. Mamy buty produkowane przez więźniów PPO, mamy fabrykę cukierków Pszczółka, mamy krakowską fabrykę armatury, mamy sklejkę Orzechowo, mamy Rafamet, producenta obrabiarek, mamy Mors Chłodnia Wola i tam jest tak, tutaj nie tylko logo umieściłem, ale też tutaj screen ze strony internetowej, bo jest informacja tam, że w bieżącym roku prywatyzacja nie jest przewidziana. To jest bardzo ważne. My zachowamy to. Znaczy państwo zachowa, czyli my. No i tak jak wspomniałem, Polska Grupa Zbrojeniowa to jest też Autosan, który kiedyś premier jeszcze Szydło obiecała, że uratujemy Autosan. Akurat trafiło, że Polska Grupa Zbrojeniowa miała uratować Autosan i przejęła Autosan. Tam są pompowane pieniądze w ten Autosan. Teraz Polska Grupa Zbrojeniowa próbuje się nieskutecznie pozbyć Autosanu. Tam w międzyczasie było takie, że może jednak przeszłoby do cywilnej jakiejś firmy bardziej. Pojawiło się PGE. Wtedy Autosan mógłby robić autobusy elektryczne w ramach grupy PGE, no ale coś tu nie wyszło. Teraz czytałem ostatnio, że ma jednak znowu wrócić do produkcji zbrojeniowej. Polski Holding Obronny. Polski Holding Obronny, przeglądałem ostatnio sprawozdanie z działalności za zeszły rok, przewiduje docelowo redefinicję swojego uczestnictwa rynkowego z pasywnej roli wynajmującego do aktywnej roli współinwestora w segmencie nieruchomościowym. Oni mają nieruchomości w Warszawie, wynajmują nieruchomości. Polski Holding Obronny. Ale też, jako że mamy taki zakres własności państwowej, no to możemy sprawdzić, czy tam jest rzeczywiście wiedza ekspercka, talent i wizja. Aleksander Kwaśniewski stwierdził, że nie i tak jest od zawsze. Znaczy tutaj jest taki bardzo ciekawy był wywiad kilka lat temu. Nie zarzuca wszystko PiS-owi, tam Trybunał i tak dalej, ale nie zarzuca, że obsadzili swoimi spółki Skarbu Państwa. W warunkach Polski stało się to tradycją, robiła tak zarówno Platforma, jak i SLD. Przypomnę taki też cytat z Marka Suskiego, dlaczego została pani Sadurska, znalazła się w zarządzie PZU, no bo zna program Prawa i Sprawiedliwości, on to powiedział dosłownie, słyszałem to. I czy rzeczywiście, no ale to są takie anegdoty, tak, anegdoty. I jest kwestia, czy można sprawdzić, jak to rzeczywiście wygląda. I dwa lata temu ukazał się taki artykuł właśnie o Polsce. Naukowy, jest peer review, to nie są jakieś anegdoty z internetu, że ktoś tam gdzieś wsadził kogoś, albo że się rotuje bardzo szybko i tak dalej. I mamy tak, w radach nadzorczych o wiele częstsze, prawie 3 razy, a w zarządach ponad 2 razy częstsze wymiany niż w sektorze prywatnym. Co niezwykle istotne, to widzimy, jak tutaj te zielone i niebieskie linie oznaczają, zielone oznaczają wybory, niebieskie zmiany premiera. Widzimy, jak tutaj nagle wyskakuje zawsze po tych wyborach, ale bezpośrednio po wyborach, ale też widzimy, że w porównaniu z czerwoną linią tutaj jest sektor prywatny, w porównaniu z sektorem prywatnym mamy cały czas te rotacje o wiele większe. To tutaj ten stosunek pokazuje, że on jest większy od jedności. Tutaj też jest właściwie cały czas większa od jedności. Są o wiele częstsze rotacje. No ja rozumiem, że w 2015 roku, czy na początku 2016 pojawiła się ta rotacja, bo wreszcie się powinni pojawić wtedy ci z wiedzą ekspercką, talentem i wizją. Ci, których tam wsadził
sam wielki uczeń Marianny Mazzucato, no ale się okazuje, że dalej tak naprawdę są te rotacje tak jak zawsze wyższe niż w sektorze prywatnym. Nie wiem, czy to jest kwestia po prostu nieudanych eksperymentów, czy tego, że jest cała kolejka chętnych do zajęcia miejsca. To są bardzo dobrze płatne stanowiska i no, po prostu trzeba rotować w związku z tym. I no ja się oczywiście przychylam, że to są jakieś tam inne czynniki takie, na które zwraca chociażby uwagę teoria wyboru publicznego, czy by pewnie zwrócili i zwracają uwagę Deirdre McCloskey i Alberto Mingardi. Bo patrząc na to, jak wygląda ręczne sterowanie tymi firmami, jak idą, przekaz idzie z Nowogrodzkiej na przykład, prezes coś przemówi, premier przekaże Sasinowi, a Sasin przekazuje spółkom. Tutaj na przykład ostatnio była taka sprawa z premiami dla prezesów spółek Skarbu Państwa. Jarosław Kaczyński zapowiedział, Cymański stwierdził, Rzym przemówił, sprawa skończona. Premier Morawiecki powiedział, że zajmie się tym minister Sasin, a minister Sasin, znaczy właściwie jego resort, odpowiedział, w tak trudnym czasie władze spółek powinny się koncentrować przede wszystkim na ochronie swoich klientów i wykazywać jak najdalej idącą powściągliwością, jeśli chodzi o zarobki czy premie. Nowogrodzka, premier, resort aktywów państwowych. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo teoretycznie jak są, mamy już tę własność państwową, której nie powinniśmy mieć przede wszystkim w tych tutaj jakże strategicznych sektorach, ale nawet w tych, które się uważa normalnie za strategiczne. Czyli jeżeli już jest faktycznie jakiś strategiczny, państwo uważa, że coś jest strategicznego i się zgadzamy wszyscy, że to jest strategiczne, to też jest polityka regulacyjna do tego tak naprawdę. Ale też uważam, że jej powinno być jak najmniej, no, ale są inne metody niż bezpośrednia własność, więc to nie jest tak, że państwo musi realizować. Ale jeżeli już mamy tę własność państwową, to są różne modele nadzoru nad nią. Jednym z modeli jest model zdecentralizowany, gdzie właściwe resorty się zajmują odpowiednimi spółkami. Czyli na przykład Ministerstwo Energii zajmuje się spółkami energetycznymi, Ministerstwo Finansów bankami i tak dalej, i tak dalej. Drugi to jest scentralizowany, taki jak został wprowadzony teraz w Polsce, gdy, przywrócony właściwie, gdy pojawiło się Ministerstwo Sreber Narodowych, znaczy aktywów państwowych. I teoretycznie ten właśnie drugi model powinien być lepszy. Powinien być lepszy dlatego, że mamy jedno ciało, w którym można mieć, skoordynować całą politykę właścicielską Skarbu Państwa i jak już ją i w pewien sposób oddzielić od politycznych wpływów. Ogólnie tak twierdzi w swoich zaleceniach OECD. Jak widać, Polska ten model, to zalecenie falsyfikuje tym, jak to wygląda, bo fakt, że mieliśmy Polskę resortową przez kilka lat, a teraz mamy jedno właściwie ministerstwo, które zajmuje się aktywami państwowymi, srebrami naszymi, znaczy państwowymi srebrami, ale państwo to my. To nie sprawia, że jakoś ta polityka wygląda lepiej. Tu jeszcze kilka przykładów, na przykład jak premier apelował o podnoszenie lokat i prezesi państwowych banków podnosili oprocentowanie lokat, jak polityka prowadzona przez Twittera, przez ministra Sasina, jak oczekiwał od prezesa Tauronu natychmiastowego wycofania się z nieakceptowanej decyzji i na co Tauron odpowiedział, że oczywiście. No właśnie. I tak mniej więcej wygląda 6 lat po ogłoszeniu planu Morawieckiego. Stan, jeśli chodzi o własność państwową w Polsce, jest
Nie jest też prawdą, tak jak twierdził Mateusz Morawiecki we wstępie do tej książki, że tam wcześniej państwo to się zwijało, wycofywało i tak dalej. Tak? Pomorsko-mazurska hodowla ziemniaka była wcześniej. Pszczółka była wcześniej. Sklejka orzechowa była wcześniej. To po prostu są jakieś rzeczy, które zostały. I one tam są. Ale czasami można oczywiście też je wtórnie wykorzystać. Na przykład opowiem za chwilę o Funduszu Rozwoju Spółek. To jest taki mały PFR, który zajmuje się ogólnie rozumianą gospodarką morską. I Fundusz Rozwoju Spółek powstał z przekształcenia zakładów graficznych Dom Słowa Polskiego. Nagle z zakładów, w likwidacji bodajże jeszcze, nagle tutaj była firma, która się zajmowała jednym, dokapitalizowanie poszło i się zajmuje czymś innym. Teraz ratuje przemysł stoczniowy. Jak ratuje, to ocenimy. Pamiętamy tę prezentację Mateusza Morawieckiego. Tam wiele rzeczy obiecywał. Między innymi był taki slajd. I w ogóle ciekawy był ten slajd o tyle, że te wskaźniki, które miała strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, o której już wszyscy zapomnieli realizować, to one, niektóre to były takie zupełnie nie wiadomo skąd. Dlaczego 22 tysiące dużych i średnich firm, jak zawsze ich było 18 tysięcy około i tak naprawdę nie było szans, żeby wzrosło. Ale inne były takie, że one właściwie powinny być zrealizowane, jeśli by się trend utrzymał. Na przykład eksport rosnący szybciej od PKB. Rósł szybciej od PKB właściwie cały czas wcześniej. Dlaczego miałby zaprzestać? Tego nie było wiadomo. To było tak właściwie zrealizowane. Albo wzrost PKB per capita do 79% średniej unijnej. Też tak naprawdę jakieś zwykłe przedłużenie trendu, jakbyśmy wzięli, to się miało stać. Ale były też oczywiście ambitne i poza tymi 22 tysiącami dużych i średnich firm były też inwestycje, no bo inwestycje są bardzo ważne. Jak Mateusz Morawiecki kiedyś zauważył, no to taką bolączką trzeciej RP z punktu widzenia makroekonomicznego było to, że była to w dużym stopniu konsumpcja na kredyt. To jest ciekawe, bo tutaj czerwoną linią zaznaczyłem, to jest stan należności z tytułu kredytów konsumpcyjnych, więc chciałem sprawdzić tę tezę. Tutaj przejmuje PiS władzę. Wtedy pojawiła się konsumpcja na kredyt. Czy to są gospodarstwa domowe, to nie jest akurat, no nie chodzi o dług publiczny jeszcze i tak dalej. Chodzi o same gospodarstwa domowe. No ale za to inwestycje, tak? Za to inwestycje. Za to inwestycje zamiast do 25%, czyli tutaj, spadły tam do 16% z hakiem. Oczywiście wiemy też dlaczego, bo są przedsiębiorcy złośliwi, związani z partiami opozycyjnymi, którzy nie chcą podejmować różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, zyskownych dla nich, bo uważają, że lepiej zaczekać, aż wrócą dawne czasy, ale one nie wrócą, zapewniam, że nie wrócą, to powiedział Jarosław Kaczyński na pytanie o to, dlaczego inwestycje spadają. No ale od czego mamy tak naprawdę państwo, bo w tej prezentacji mieliśmy też inne slajdy, na przykład tutaj mamy pokazane, gdzie zostało zidentyfikowane, gdzie mamy przewagi konkurencyjne, jeżeli chodzi o sektor państwowy, gdzie, czym mogłoby się państwo zajmować. I zajmować by się mogło między innymi przemysłem stoczniowym. Projekt Batory powstał właśnie w tym celu, żeby zajmować się przemysłem stoczniowym. Zakłady graficzne Dom Słowa Polskiego zostały przekształcone w Fundusz Rozwoju Spółek, który następnie przejął od Towarzystwa Finansowego Silesia, które jest... Tak, nie. Towarzystwo Finansowe Silesia, bo oni przejęli to od MARS, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Polska Grupa Zbrojeniowa miała wcześniej ten szczeciński przemysł stoczniowy. Przed nim miało Towarzystwo Finansowe Silesia, które, jak samo nazwa wskazuje, powinno zajmować się Śląskiem, ale jakoś dziwnym trafem
dostało stocznię w Szczecinie. No i przejęli tam, nawet pieniążki dostali z funduszu reprywatyzacji. 200 milionów złotych z funduszu, to jest w ogóle niesamowite. Mamy fundusz reprywatyzacji, na który wcześniej wpływały pieniądze z prywatyzacji po to, żeby zaspokajać ewentualne roszczenia reprywatyzacyjne. Jak PiS się dorwał do władzy, to zobaczyli, że tam są jakieś pieniądze, więc zaraz była pożyczka dla TVP i dla Polskiego Radia. Jakieś Polska Grupa Lotnicza dostała pieniążki, dzięki czemu później mogła próbować przejmować niemieckie linie lotnicze Condor. To miał być wielki sukces, ale COVID przeszkodził, ale to miał być wielki sukces. To wszystko za pieniądze z funduszu reprywatyzacji. I właśnie tutaj jest ciekawe, przyznam szczerze, dobrze, że mamy Najwyższą Izbę Kontroli, która faktycznie sprawia wrażenie w tej chwili organu niezależnego, bo się przyjrzeli, jak wygląda mniej więcej realizowanie tych projektów flagowych ze strategii odpowiedzialnego rozwoju, między innymi właśnie tego Batorego, promów i tak dalej. I mamy między innymi, tak, ten mechanizm systemu rozwoju nie był skuteczny. Projekty flagowe jako forma polityki publicznej nie wpłynęły na tym etapie w zakładanym stopniu na poziom reindustrializacji i rozwój gospodarczy. W sumie dobrze. Bez istotnych korekt nie będzie skuteczna interwencja państwa w formie projektów flagowych. Tak. System monitorowania projektów flagowych nie zapewniał pełnej wiarygodnej wiedzy o stanie zaawansowania poszczególnych programów. Jak najbardziej. W żadnym z programów nie zapewniono finansowania niezbędnego do ich realizacji. No nie wiem, w sumie dostali pieniążki. Sposób działania administracji wciąż nie został uporządkowany i skoncentrowany wokół wspólnych celów i tak dalej, i tak dalej. To są oceny z 2021 roku, gdy już powinny być sprawy zaawansowane. I tak, Batory. 2017 rok. Mateusz Morawiecki stawia stępkę. 2019 rok, stępka rdzewieje. 2022 rok, stępka rdzewieje dalej. A Morawiecki mówi, że odbuduje stocznię, przemysł morski, portowy, jeśli tylko wygrają wybory. I to jest w ogóle ciekawa sprawa z tą stępką, bo to wygląda na taki... I to właśnie pokazuje, jak działają państwowe spółki, tak? Jest zapotrzebowanie polityczne, jak z Autosanem, że jest zapotrzebowanie, żeby... No nie możemy legendarnemu Autosanowi pozwolić upaść, więc przyjedzie premier Szydło z gospodarską wizytą i powie, uratujemy tę spółkę. Coś działa źle, przynajmniej ludzie się skarżą, przyjedzie Aleksander Łukaszenka i Mateusz Morawiecki i urządzi jakąś tam połajankę. I jest potrzeba, że coś musimy wybudować, uratować przemysł stoczniowy. Zamówimy stępkę. Stępkę, która, jak wskazuje NIK, że tak naprawdę nie miała żadnego uzasadnienia technicznego ani ekonomicznego. Odbyło się to wbrew ogólnie przyjętym harmonogramom budowy promów. Stępka była zbudowana dla statków o parametrach, które to parametry nadal nie zostały ostatecznie uzgodnione przez strony. Kontrakt nie był realizowany później. Po 3 latach w pełni wykonany został jedynie projekt kontraktowy, podczas gdy według pierwotnych założeń kontraktu miała nastąpić do lipca 2020 pełna realizacja zamówienia w postaci dostawy budowanego promu. To jest 2022 rok. Albo COVID. Ale w sumie w 2019 też nic nie działo. I właśnie. Fundusz Rozwoju Spółek. Tutaj też pozwolę sobie pocytować NIK. Więc poszło 200 milionów z funduszu reprywatyzacji, później, to jest w ogóle ciekawa rzecz jeszcze, 120 milionów zostali w obligacjach skarbowych. Czasami jak państwo nie chce wykazywać deficytu budżetowego, to przekazuje nie pieniądze, tylko obligacje skarbowe. Wtedy
dług publiczny rośnie, ale tego nie ma w deficycie, to jest taka sztuczka. Przekazali też 120 milionów w obligacjach skarbowych. NIK tam oszacuje różne nieprawidłowości, mamy nierzetelne przeprowadzenie wyboru wykonawcy projektu. Transakcje finansowe w przeważającej mierze dotyczyły zapewnienia płynności finansowej jednej ze spółek zależnych, a tymczasem powinno być aktywne zaangażowanie w branżę stoczniową, a także gwarantowanie realizacji rozwoju nowoczesnych produktów przemysłu okrętowego. Tego nie było. Było zapewnianie płynności, no bo też Gryfia, która trafiła do Funduszu Rozwoju Spółek, no, przyjmowała w ogóle kontrakty, które już na samym początku były nieopłacalne, ale to w sumie realizowała cele społeczne, takie jak to, że dawała ludziom pracę po prostu. I były, więc przyjmowała remonty, które miały być ze stratą, jeszcze się do tego w terminach nie trzymała, więc pojawiały się kary umowne. I tak mniej więcej wygląda obraz przedsiębiorczego państwa w Polsce, wycinkowo oczywiście. Bo inaczej wyglądać nie może. Nie jest tak, że w Stanach wygląda to lepiej, dlatego że DARPA podobno wymyśliła internet. Choć McCloskey i Mingardi twierdzą, że było inaczej. Nie. Tam gdzieś na jakimś etapie pojawiło się państwo. Państwo się pojawiło, bo jak się po prostu wieloma rzeczami państwo zajmuje, to gdzieś się musi na różnych etapach pojawiać. Na etapie mojego kształcenia pojawiło się państwo na przykład. I to nie znaczy, że moje poglądy są, za nie odpowiada państwo. Tak samo jak nie odpowiada za poglądy, nie odpowiadało za poglądy Witolda Kwasińskiego. I skończę cytatem, który też Witold Kwaśniewski chętnie podawał na wykładach, że osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom, jak mało w istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować. Friedrich August Hayek. I tak naprawdę te wszystkie wielkie plany i tak dalej, one wyglądają na slajdach. Czasami pewne rzeczy uda się zrealizować, bo rzeczy się dzieją po prostu. Tak? Może państwo wpisać, że będziemy mieli 50 tysięcy samochodów elektrycznych do 2025 i po prostu ludzie będą kupowali te samochody elektryczne, będziemy mieli. Rzeczy się dzieją. Ale to nie znaczy, że to państwo było katalizatorem, dlatego że gdzieś się pojawiło to w prezentacji, w jakiejś strategii rozwoju elektromobilności czy coś takiego. Nie, zwykle nie. Państwo o wiele częściej okazuje się bezwładnym, biurokratycznym lewiatanem na przekór Mazzucato niż katalizatorem nowych inwestycji. A ponieważ błędy w o wiele mniejszym stopniu niż w sektorze prywatnym mają wpływ na eliminowanie państwowych przedsięwzięć, to złe projekty trwają. Często przekształcają się w nowe złe projekty i tak dalej. Bo nierzadko jest też tak, że porażka jest argumentem za zwiększeniem finansowania. Znaczy, że polityka nie była wystarczająco odpowiednia, dobrze przemyślana, prorozwojowa i tak dalej. Musimy dlatego ją zrewidować i dać więcej pieniędzy. A jak się uda, to też dać więcej pieniędzy, bo w sumie więcej pieniędzy na jakieś działanie jest zawsze dobrą rzeczą. Ostateczną kontrolę nad państwowymi firmami mają politycy. To jest w ogóle ciekawa rzecz, że ludzie ogólnie nie lubią polityków, ale paradoksalnie chcą zachowania państwowych w jej własności. Jak byśmy zrobili sondaż, czy należałoby sprywatyzować na przykład Orlen, to nie, broń Boże, bo już obcy przejmą, stracimy kontrolę i tak dalej. Ale czy ufasz politykom? Nie, nie ufam politykom. Ale jak Orlen pozostaje państwowy, to nie ty masz nad nim kontrolę, mają politycy. A ponieważ mają politycy, to państwowe firmy kierują się rachunkiem politycznym, co na tych przykładach wielokrotnie pokazałem. Zajmują się tym, co nakaże przewodniczący partii, premier, minister, po całej drabinie idąc, aż w końcu trafia do prezesów i oni to realizują.
Posady w państwowych firmach są po prostu partyjnym łupem. Nie ma tam wiedzy eksperckiej, talentu i wizji. To są synekury, które się rozdaje. O czym świadczą te nagłe skoki, jeżeli chodzi o wymiany po wyborach, ale też później ta dalsza rotacja, która jest o wiele silniejsza niż w sektorze prywatnym, dlatego że po prostu do tych posadek jest zbyt wielu chętnych. Dlatego zresztą być może państwo potrzebuje żabki. Przydałyby się jakieś nowe posady. Dziękuję.